Yes, indeed. Yes, indeed. Dobrze. Bow, bow, bow. Tyk. Mamy. Oczywiście zrobimy to, co zawsze. To, co zawsze. Masz smutną wiadomość? Złą wiadomość? Jaką wiadomość? Jedyną klasą, jaka zaczyna z łukiem... Waifu Welda nie będzie miała stópek. O nie. Jedyna klasa, jaka zaczyna z łukiem, to jest złodziej. Więc musimy zacząć złodziejem, ale to się w sumie dobrze pokrywa, bo ma też sporo zręczności. Chociaż nie jakoś bardzo dużo z tego, co widzę. Więc cyk, złodziej. Dar pogrzebowy. Wziąłbym zazwyczaj ognisty klejnot, ale weźmiemy sobie może w takim razie młodą białą gałąź. Bomby? Dlaczego? Znaczy, sprawa jest taka, że na początek, sam początek gry mamy bardzo mało strzał. Więc jeśli za pierwszym razem nie uda mi się bossa zabić, to musimy robić reset. Więc to jest fajna sprawa. To ja wiem, jestem tego w pełni świadom. Ja to bardzo dobrze wiem. Kolor włosów. Dużo R. We are done. Styknę. I let's go. Będę się starać jak najmniej używać tym. Jak najmniej używać rzeczy, które nie są łukiem. Tak naprawdę. Znaczy, broni mele na pewno nie będę używać. Ale widziałem właśnie, że gościu na tyle był poświęcony. O Jezu, 60 klatek, jakie to jest dobre. Jeden gościu był na tyle poświęcony Bouranowi, że nawet ten most, który się zrzuca, czy tam w pierwszym DLC, czy w... Czekaj. Czy przed Królem Demonów, tam przed Volnirem znaczy się, to on nawet specjalnie szedł do pierwszego DLC, żeby zdobyć wielki łuk, bo tym zwykłym łukiem nie da się zrzucić tego mostu. Widzisz teraz różnicę między 30 i 60, no jest różnica. Jest konkret różnica tak naprawdę. Dobra, na pewno nie pójdziemy na jaszczurkę. To nie ma opcji, żebym poszedł na jaszczurkę. Ten run będzie się opierał na tym, że będę pewnie dużo bardzo skipować. To już nie będzie taki pełny run, jak robiłem kiedyś ostatnio w sumie w Dark Souls 3. Tu będzie dużo skipowania i prawdopodobnie tylko latanie po itemy, po które chcemy iść. Już nigdy nie zagrasz DS3 tak samo. Ale co na PS4 jest w 30 klatkach? Dobra. Czy ja mam skakanie dla ludzi ustawione? Tak, ale nie trafiłem. Niestety tylko tak. Fuck, lipa. Myślałem, że jest. Ała, 60 już normalnie. Dobra. Nie patrzymy na ilość śmierci w tym ranie, bo się będą trafiały na pewno w ogromnej ilości. Co do tego nie mam wątpliwości. Aż się zrymowało. Jemano. Dobrze. Pójdę się zresetować. Pielu? Dobra. Mam nadzieję, że baterie w padzie mam świeże. Bo jak nie, to może być ciężko. Gdzie to trzeba wyskoczyć? Tutaj. Musisz wiele pakować w Vigo, żeby plyn działał. To wiem. Wiem. Albo się po prostu rozebrać do naga. To też jest opcja. I wiem, że tego bossa też da się zbugować w taki ciekawy sposób. Że jeśli w którymś momencie strzelę mu strzałą w głowę podczas animacji chyba wstawania, to on się buguje. Ale nie wiem, jak to działa, więc nie chcę tego próbować. Nie mogę też... Trochę ta głośna chyba muzyka jest. Nie mogę też za bardzo robić... O, fuck. Zmarnowana strzała. Nie mogę robić ataków z rolem. Bo short bowy i kompozytowy też mają takie coś, że mają atak zaraz po rolu, który dodaje trochę mniej damage'u. Ale jak mam taką ilość strzał, to może być ciężko. O nie, nie, halo. O nie. Chciałem celować w głowę, ale to nie ma sensu chyba. O nie, 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 nie. 20 strzał, kurwa, to nie wyjdzie. Podczas tego chyba dostaję mniej damage'u, więc... Tak. Tak. Zazwyczaj na tej walce siedzę mu pod nogami.
a nie staram się jak najbardziej spierdalać. Fuck. O nie, to był ten atak. Nie! Miałem nie robić roll ataków. Rip! Rip. O, fuck. Mam 3 bomby, są... Właśnie dlatego je podniosłem, ale niestety to już nie wyjdzie. Właśnie, bomby mogę, no, na drugą fazę, powiedzmy, że mogę sobie w ten sposób ułatwić. I muszę ściszyć muzykę, bo mi rozpierdala uszy po prostu. Weź te bomby jako starting gift. Nie. Czarnych nie chcę. Wystarczą mi te, które podniosłem sobie tam na dole. No Jezu, za każdym razem jak będę robić save and quit, to będzie mi się to pokazywać, bo są serwery wyłączone. Wszystko fajnie do momentu, gdy będziesz musiał zabić giganta. Którego giganta? W sensie, jeśli chodzi o Jorma, no to wiadomo, o co chodzi. Że to będzie ciężkie. Nie. Yeah. Chyba, że chodzi o jakiegoś... Aha, tego giganta. Ten gigant jest słaby. On jest easy, bo on jest za wysoki, żeby wejść do wieży. Więc wchodzisz do wieży i go zabijasz po prostu. Z dystansu. Bow, tu. Dobra. Jeszcze raz. Młoda biała. Złodziej. Ale musisz... No, heartbreaking moment, no niestety. Heartbreaking moment. Dobra, nawet nie chce mi się zmieniać chyba postaci wyglądu, więc... Po prostu idźmy. Sprzedaż ziomka, no tak. 60. Nie, kapuś. A właśnie miałem grę ściszy, zapomniałem. I forgot. Nie pamiętam, co tam ominąłem po lewej stronie. A po prawej na pewno ominąłem duszę, ale chuj z tym. Minusem będzie też to, że będę w chuj hajsu wydawać na strzały zamiast na levele, no ale... Cóż. Ja właśnie a propos ziomka, to specjalnie dla niego wziąłem tą gałąź, bo chcę, żeby nie strzelał do mnie. Nie! Kurwa, nigdy nie pamiętam dokładnie, w które miejsce trzeba skoczyć. Hello? Goodbye? Strzały nie są drogie. Znaczy, nie są drogie, ale jak ich wystrzeliwujesz... Tysiące, kurwa, tu też nie. Jak ich wystrzeliwujesz tysiące albo setki, to się robi drogo. Znaczy, zwykłe strzały nie są drogie, ale jak chcesz kupować właśnie te mroczne, które są podobno dobre, albo ogniste, to już się robi drogi interes. Okej. Resecik, idziemy na bossa. Tylko muszę pamiętać, żeby jeszcze tarczę ściągnąć i włożyć sobie łuk w ręce. O, stop. Ja chcę mieć łuk tutaj. Załóżmy jeszcze te 5 firebomb, które mam. I let's go. Może sprzedać zbędne itemy. Ja zawsze sprzedaję zbędne itemy. Always. Graja dużą rolę, gra tak, dlatego muszę się postarać, żeby nie zginął. Najlepiej po prostu chyba będzie go nie wypuszczać na żadne ekspedycje. I tyle. Nie myślałem, że aż taki zasięg ma. Będzie ciekawym procesem nauka wszystkich bossów od nowa, bo ja całe życie grałem tą grę jako Melas. Podczas tego nie atakować. Of. Chyba nie trafiłem.
podwójny atak? Nie, dobra. Set skrytobójcy na Bourana idealny. Sety mnie w ogóle nie będą interesować. Najważniejsze to jest to, żebym ja był poniżej 30%. Albo jeszcze niżej. O Jezu. Bo na 30% się robi wszystko... Masz dłuższe role przede wszystkim. A wiem czemu to jest tak... dobra. Chwila, muszę stabować grę. Bo jak to streamowałem, to sobie ustawiałem inaczej. Mikser głośności. I dajmy tak, cyk. On jest lekki w pizdu. Sety to jest najmniejszy problem, naprawdę. To, w czym ja będę ubrany, to jest najmniejszy problem tego rana. Naprawdę, uwierz mi. Najważniejsze są ringi. Moje ubranie naprawdę nie ma znaczenia. Dobra, możemy jeszcze mistrza ostrzy wypierdolić. Ale to może najpierw... To może najpierw skoczę do firelink i kupię parę strzał. Ja nie chcę chodzić jak Mel chce. Jak najbardziej. Set mistrza będę nosić, stary. Set mistrza all the way. Mistrza ostrzy. Bo w tym momencie w ogóle złodziej chyba zaczyna bez rękawiczek całkowicie, więc mam w ogóle karę. Tak, karę do damage'u przyjmowanego, z racji tego, że nie mam rękawiczek. I tak, babo, gdzie ty masz strzały? Drewniane strzały, ona ma tylko drewniane. Bida, ale kupmy ich 200 na razie. I pójdźmy zabić mistrza tylko po to, żeby dał mi te 2000 dusz, czy tam ile on dropi. Chyba 2000. I teraz nie muszę się już aż tak bardzo pierdolić z tym, że mam... Tak mało dusz. O. Oh. Ej, ale od dłuższego czasu naprawdę ja miałem nadzieję, że uda mi się ten run w ogóle zrobić. No, tu mam żar, tu będzie chyba pies. I koło psa, to chyba jest kolejny żar, czy coś takiego? If I remember correctly. Tylko pies jest chyba pode mną. Yep. No, przeżył. Ty będą kurwa moją po prostu... dobra, pytanie. Jaki... Pamiętam, że w którychś Soulsach, mimo tego, że się miało łuk w rękach, można było zrobić atak... Nie. Można było zrobić atak... Nie, to jest z backstepu. Można było zrobić atak łukiem mele. Ale to chyba nie było Dark Souls 3 w takim razie. Dobra, pana oczywiście nie zabije, jak Bóg przykazał, tylko po swojemu. Jelu! Goodbye. Goodbye, have a nice day. I teraz save and quit i oczywiście będziemy czekać na ten... Na serwery. Czemu ta myszka się ciągle pojawia na środku? Dobra, teraz naszym celem będzie... Chyba... Wyzbierać trochę odłamków tytanitu. Zanim dojdę do tego, do worta. Bo tak naprawdę da się zrobić spokojnie plus 2 z tego łuku. Jeszcze przed bossem. A jak tylko przejdziemy do... Undead Settlement, to będę rushować... Na bagno, kurwa. I na bagnie zgarniemy sobie, miejmy nadzieję, że się uda. Po pierwsze pójdziemy tam, gdzie jest wilk, żeby zgarnąć popioły. Po drugie, na bagnie jest właśnie łuk Farisa i niestety jest w jednym z trzech tych kulesi, którzy tam tymi czaszkami strzelają. Więc trzeba będzie się z tym jakoś zabawić. I w tym momencie pewnie będzie już czas kończyć dzisiejszy stream, więc więcej nie planowałem. Bo z tych, z tego... Z bagna będziemy mieli właśnie Black Bow of Faris. Będziemy mieli te popioły, dzięki którym będę mógł kupować zwykły tytanit i będę mógł też kupić sobie... Czekaj, levele. Nie, nie levele. I będę mógł kupić sobie łuk kompozytowy. Dobra, to mi się przyda. Wyjebałem wszystkie firebomby. Kupmy z 5, bo jeszcze na pewno po drodze znajdę jakieś. Przyda nam się kiedyś pochodnia jeszcze. I tyle. Rękawiczki mistrza mi poleciały, prawda? Tak. Boss. I mam 32%, no. Za dużo. Too much. Więc... Tak, będę chodzić jak Menel. I will. Dobra. Nie tak. Chyba będę tak pół na pół iść zręczność, witalność, póki co. Black Bow of Faris się skaluje... jeszcze jumpa muszę zrobić. Black Bow of Faris się bardzo dobrze skaluje zręcznością, a kompozytowy bardziej quality. Dlatego mimo tego, że ja bym wolał w kompozytowy iść, o tyle z Farisa dużo szybciej osiągnę jakiś konkretny damage. I nie muszę aż tak mocno splitować statystyk. Okej, jak ten jump nie wychodzi za pierwszym razem, to znaczy, że to będzie słaby run. I ciężki. Ej, czasem mi wchodzi idealnie za pierwszym razem. A teraz... Za piątym nawet mi nie wychodzi, dobra.
Finally. O, w zasadzie... To wiesz co? Daj mi od razu to, żebym później nie pamiętał, czy ten... Miał już? To było tu w prawo, czy... Nie, za głównym tronem. Ty jebany ptaku, kurwa! Zwalę całą winę na ptaka, że to on mnie rozpraszył. A dusze mi się przydadzą dodatkowe, no. A czym się mogę jeszcze wytłumaczyć? Tym, że ostatnie trzy tygodnie spędziłem na innym padzie. I ten do Xboxa jest troszeczkę bardziej drewniany i plastikowy. Boże, teraz będę znowu wskakiwać przez pół godziny. Nie. Dobra. Przestań gadać, ptaku! Kurwa! Dobra. Chill out. Jesteśmy w domu. Tak naprawdę ciężka rzecz się dopiero zacznie. Dobra, założymy to, żeby mieć te dusze dodatkowe. No bo pewnie będę musiał naprawdę dużo hajsu wydawać na strzały. Muszę też jak najszybciej do Greyrata skoczyć. A, dobra, jeszcze Andre. Muszę Greyrata uratować, żeby móc lepsze strzały kupować. Ścinać i może później padniesz. No dobra, spoko, trzymaj się i dzięki. Nie napraw, przydziel. Cyk. I cyk. I cyk, dobra. Ta piątka estusów dla mnie jest zawsze taka crucial na początek. Nie! Boże, jestem rozkojarzony. dobry teleport kliknąłem. Wysokościana, tu miało być. Dobra. Kawa się skończyła. Czas się wziąć do roboty. Zobaczymy, czy ja w ogóle pamiętam, gdzie są wszystkie odłamki Titanitu. Bo ja zazwyczaj mam tak, że jak gram w Dark Souls 3, to ja przylatuję przez wszystko i zbieram wszystkie itemy, jakie się da, więc po prostu na koniec zona i tak mam wszystko, co potrzebuję. A jeśli chcę zdobyć tylko te rzeczy, których jeszcze nie mam, a ich potrzebuję, to będę musiał sobie poprzypominać. Ups. No nie! Co za gnój. Najgorsze w tym jest to, że zginąłem spadając i nie mam już tego żaru. Gdzie jest ten Dogo? Słyszałem go, ale... No. O. Ten roll attack jest mega dobry na takich właśnie szybkich przeciwników i dlatego właśnie bym chciał bardzo... My chuj z tym kolesiem. Dlatego bym chciał bardzo ten łuk kompozytowy zgarnąć. Ale aim. Ja w ogóle nie potrafię celować na kontrolerze. Dlatego zawsze mówiłem, że ludzie, którzy grają strzelanki na kontrolerach, to jest dla mnie coś pojebanego. Dobra, czyszczę sobie tą drogę tutaj, bo tam na górze jest ten Pass of Man, który dropi odłamek Titanitu. Czemu nie żyje kuszy na offhandzie? A po co? Musiał kucnąć. Dobra, mordko. A to nie będzie łatwa walka, więc ja się od razu odsunę. Ja pamiętam, że on potrafi strzelać przez... Znaczy strzelać, atakować przez ścianę. Dlatego bardzo bym nie chciał, żeby to zrobił. Kurde, myślałem, że wystaje. Na myszce nie umiesz, ale na sobie zazwyczaj by mieć czas. Nie, strzelanki na konsoli to jest kurwa dla mnie coś pojebanego. Ach, nie mogę wyżej celować. Kurwa. Let me aim. Czy on za każdym razem jak dostanie, to będzie spierdalać? Mogę go stąd ostrzelać? Coś czuję, że to będzie run typu znajdź miejsca, w których możesz cheezować. I serio nie trafia go to? Cheese będzie na... Będę... Teraz to będzie mój chleb powszedni. Okej. Czemu umiejętności nie użyjesz? Jakiej umiejętności?
Spuka? Nie, spuka nawet nie mam. Nie ma żadnego strzału, co więcej HP zadaje. Ale jakie ty umiejętności mówisz? Ja nie potrzebuję żadnego strzału, który więcej HP zadaje. Moja umiejętność jest... szybki strzał. Wystrzeliwuję chyba 5 strzał na raz, z czego zadają tyle samo, co 2 zwykłe. Więc to się kurwa nie kalkuluje, bym powiedział. Niestety. Weapon art, no to mówię. To się nie kalkuluje. Zaraz ci zaprezentuję. No. Jedna strzała zadaje ile? 20 damage'u. To jest jeszcze inny strzał niż ja myślałem. A normalnie 68. Długi łuk? Właśnie nie chcę długiego łuku, bo długi łuk jest za wolny. A ja bym chciał coś, co jest jednak szybsze. Spokojne. Nie musisz mi radzić. Ja wiem, co robię. To nie jest Bloodborne. Dwóch rana robiłeś, a ja zrobię po swojemu. Hihi. Naprawdę, nie potrzebuję rad. Nie w kwestii tego, jakich broni używać, bo ja już wiem, jakich broni chcę używać. Nie wiem, że takie mi wystarczą. Chcę iść prosto po kompozytowy. Po Farisa i tyle. I to będę miał do końca. Karbonara z kubka. Jak ty tą karbonarę w kubku robisz w ogóle? Po co ja wziąłem tą żywicę, jak ona mi się nigdy nie przyda? To jest jakiś ten? Jakiś typ? W sensie taka typowa, nie wiem... Jakiś knor gorący kubek? Czy po prostu jakoś tak robisz w kubku? Czy przeskoczę? Przeskoczyłem! OP shit. Dobra. Teraz jak tego chujka ominąć? Żeby za mną nie poszedł do góry. Proszę, nie idź za mną, nie idź za mną, nie idź za mną, nie idź za mną, dajcie mi usiąść. Rozpal... Kurwa, no nie mogę. Okej. Knor tego typu, a właśnie. Okej, chyba wrócił. Jep. Dobra, git. 2, 4, 6. Tak naprawdę już z tym mogę iść zrobić sobie z tego łuku plus 2. Plus 1, sorry. To ja pierdolę. I to zrobimy. Na tryharda. Z dwoma domkami już idę wzmacniać. Jest najlepsza. Ja w sumie dawno nie... A, mam już 3 domki nawet. Dawno nie jadłem w ogóle żadnych zupek ani nic z tego typu. Odzwyczaiłem się na szczęście. Ostatni raz chyba takie rzeczy to jadłem na studiach jeszcze. I w sumie się z tego cieszę. Bo to były złe czasy. Myślę, że... Większość hajsu się przepierdalało na głupoty, a na jedzenie to już tak... Szkoda hajsu było. I zupki to były... Na porządku dziennym. Tego typu. Nie tak, halo, dwie rączki. Dobra, zrobimy to na szybko, mam nadzieję, że mnie nie będą za mocno gonić. Tak, właśnie o tym kurwa mówię. Dobra, jak daleko oni będą mnie gonić? Kurwa i... Ty, on się spuścił! Znaczy no... If you know what I mean. Puść, kurwa, tą tarczę. On się żyje, naprawdę. Dobra. Teraz kolejny z tych gówniaków. Tego będzie łatwiej zabić, na szczęście. Bo będzie do niego łatwiejszy dostęp.
Abort the mission. Trochę sas. Oj, tam. Trochę się spuścił chłop. Ała. Ała. To nic nie znaczy. Nie. No kurwy syn, patrz na niego. Mógłbyś nie. Tak. Could you please fucking not. Przestań się kręcić. Okej. Kurwa. Dobra, kolejny dołamek. Zrób T-jumpa. Już zrobiłem T-jumpa, panie. Mordo. Nie potrzebuję tego zabijać, ale i tak zabiję. Chyba, że mi się nie uda. Ja już mam pierścień węża i wszystko. Coś jeszcze tutaj jest? Nie. Tyryry. Tu mamy czarne bomby. To się przyda, żeby grudkę później zgarnąć. Jestem ciekaw. O Jezu. Ten chujak. Jestem ciekaw, czy uda mi się przeżyć tutaj. Bo ja tutaj zazwyczaj wszystkich wybijam, a tym razem tego nie zrobię. To jest chyba jakiś useless item tutaj, prawda? Tak. Pararara, ała. Oczywiście ten chujek z tarczą swoją. Patrz, jak mnie kurwo goni. Ja pierdolę. Dobra. Czy on dalej za mną leci? Tak. Uparty chujek. Dobra. Widzę, że problemem będą przeciwnicy, którzy robią też damage na odległość. Aha, psy są na dole. Dobra. Boże. Ta prędkość aima. Szybkość dźwięku. Ci z włóczniami najgorsze kurwy? Którzy z włóczniami? Aha, chodzi ci o rycerzy. Okej. Wolałbym być po drugiej stronie, no ale jak już tu jestem, to nie mam żadnych płonących strzał, abym dupnął taką. Czy akurat teraz musiałeś się ruszyć? Headshot. Moglibyście nie siedzieć pode mną? Dziękuję. Czyli tam jeszcze jeden wyszedł na dwór. Jest. A przez dziurkę? O, nie ruszaj się. Kurwa. Jak tam pójdę na nich pieszo, okej. Okay. Tak się ustawił, że same headshoty dostał. Jak pójdę do nich pieszo, to będę miał przejebane. O nie. Dobra, tam powinien być jeszcze właśnie jeden pies. Okej, okay, dostał. Ile mam jeszcze strzał? 44 i podniosłem jeszcze jakieś inne strzały. Zwykłe, o. Zwykłe mam więcej damage'u już. Dobra, no to zabijmy tego jednego kolesia, co został. Gdzie on jest? Czy on... tu jest. Okej. I teraz mogę sobie to wszystko wyzbierać. Bombą mogłem, prawda, bez kitu, zapomniałem całkiem. A tu jest jeszcze jeden, dobra, myślę, że to już wszyscy, ale tego chyba możemy olać całkowicie. Czekaj, czy ja podniosłem już fragment estusa? Nie. Fragment jest chyba tutaj. Jep, jep, siemano. Nice. Nice. Dobra, ale plus jest taki, że już tam nie muszę wracać tak naprawdę. Mogę olać całkowicie to miejsce, bo już tam wyzbierałem wszystko, co chciałem. To w takim razie mogę iść do Greyrata. Zaczynają mi się kończyć strzały. Świetny strzał. Dziękuję, że się plecami odwróciłeś.
To mi trochę ułatwiło życie. O, dobra, jeszcze tu jest frajer. Chociaż... do gry lata w zasadzie mogę się... Chciałem powiedzieć, że mogę się do niego przebić od razu. Proszę, nie rzucaj jeszcze tym... Fireballem. Mnie tu nie ma. Spokojnie, chillera, chłopaki. Halo, Greyrat, pomógłbyś? Okej. Mordo, uratowałem cię. Okej. Założymy to, bo nie mam nic innego, więc... dobra, pójdziemy jeszcze skrót odblokować. Hyper mode czy normalnie? To znaczy hyper mode. Zablokował, kurwa, ul przejście. Hyper mega duper mode idę. Nie wiem, co znaczy hyper mode. A w sensie Red Tilstone Ring. Chyba nie. To jest za. Tak. Aż za dużo dla mnie. Nie jestem na tyle dobry w tę grę, żeby z Red Tilstone Ringiem latać. Dobra, pójdziemy do Greyrata od razu pogadać i kupić trochę strzał więcej. Greyracik. Czy ja kupiłem? Czy ja podniosłem jakieś dusze? Aż spakowanie lizaka. Zamiast dusz, to sprzedajemy itemy, które mi się w ogóle nie przydadzą. To mi się nie przyda, to dusze zostawimy. Tarczy zostawię. Bo czemu nie? No bo tylko pytanie, ile ja kupię... O Boże, tam jest Greyrat. Ile ja kupię w ogóle strzał za 1200? Może jednak powinienem był popnąć te dusze. Tyryryryry. I on ma już troszeczkę lepsze. On ma zwykłe strzały za dychę. 126, aha, za dychę, no dobra. No to masz. Udało ci się? Nie ogniste. Właśnie, ogniste strzała kosztuje 100. Grywa. Złodziejstwo. No dobra, ale póki co w sumie nie będę raczej z ognistych korzystać, więc kupimy tych zwykłych i zwykłe sobie ustawimy na normalny atak. Czekaj, tak. Tak. Na boczne niech będą drewniane. Nie wiem, jak jakiemuś mobowi zostanie 5 HP, to żeby nie marnować zwykłych strzał. I tyle. Ile mam już? O, 4 odłamki. Kurwa, ale teraz nie mam pieniędzy, żeby wzmocnić. O. Musisz go później w zasadzie ten... Ja nie chcę wielkich strzał. Duże strzały. Large arrows, jak najbardziej, ale niewielkie. Bo wielkie to są tylko do tych. Tylko do wielkich łuków. A ja wielkimi łukami nie będę strzelać. Not at all. To wiem, spokojnie. Pa-pa-ra-pa. O! Well, fuck! To nie miało tak wyglądać. Nie myślałem, że zrobi krok do przodu, zanim strzeli. No. O, fuck, schody. Dobra, chciałbym widzieć, gdzie idę przede wszystkim. Czuję, że podczas tego rana zginę bardzo wiele razy, po prostu próbując... O, tak. Po prostu próbując zachowywać dystans. Okej. To jest drobniarz dla mnie? Nie. Nie chuj. Double yard. O. Okej. Te strzały mają już troszeczkę więcej damage'u, więc jest lepiej. Odblokujemy skrót, zrobimy broń plus 4 i pójdziemy do worta. Jeszcze jakieś żary tu są. Brr. Chwila, czy tam mnie cokolwiek interesuje? Tam jest... O Boże. Kamień do upgrade'ów, tam jest lucern. No i do kościoła muszę iść, ale to tyle by było. To pójdźmy do kościoła od razu. Hello. A może early dancer? Nie. Znaczy, myślę, że możemy sobie w pewnym momencie zrobić early dancer, ale
Może jak jakieś plus 5 będę miał już broń, co najmniej. Nie, nie, teraz nie ma sensu. Ja wiem, że to dam dupy i jakbym miał dzisiaj teraz zrobić denserkę, to bym robił kurwa do jutra. Ale denserka jest tyle fajna, że przyda mi się, żeby mieć grudki po prostu szybciej. Więc jak będę miał właśnie broń plus 5, plus 6 i zaczną mnie grudki interesować, to wtedy jak najbardziej. Kocham kurwa te wody po prostu. Podoba mi się to, że w Dark Souls 3 po prostu ta postać jest tak zajebiście responsywna. Załóż te pierścień. Po co? Panie, ja go sprzedam. To jest 2000 zł. 2000 zł. Zawsze je sprzedaję. W early game dwa koła to są dwa levele. Albo... O, za tych chujku. Daj mi to podnieść tylko. O. Blue Tearstone zadziałał. No, ty w Dark Souls 3. Najgorsze psy ze wszystkich Soulsów, kurwa. Trójeczce. No i nie mogę usiąść. O, mogę, nie mogę. Okej. Okay. 685. Czy wystarczy mi tyle, żeby wzmocnić? Na plus 2? Czy not enough? Wystarczy. Dobrze. Jestem wyekwipowany. Strzały. I we wszystko, czego potrzebuję. Let's go. Myślę, że tego drzewca sobie zostawimy na później, chyba? Tak mi się wydaje. A, gdzie ja idę? Bo jakoś drzewiec mi się nie śpieszy. Za szybko, za bardzo. Bye, bye. Czy to sobie jakiś item? Nie.